Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Kupiłem sobie nowego pita. Miałem przerabiać zawieszenie w MRF-ie, ale doszedłem do wniosku, że troszeczkę taniej mi wyjdzie kupienie od razu motoru z lepszym zawieszeniem. Udało się kupić motor z lepszym zawieszeniem, jak i z lepszym silnikiem i paroma podzespołami lepszymi. Jest to motor używany, nie jest nowy. Nie zawsze opłaca się kupić nowy motocykl. Czasami naprawdę są okazje, że po prostu da się kupić po pieniądzach używanego na przykład RC i na przykład jak jest tam drobnostki takie do podrobienia, to się podrobi i wyjdzie tak czy inaczej taniej niż kupienie nówki motoru z pudełka. Owszem, może być coś tam niepewny albo coś, ale ja wam mówię z własnego doświadczenia, na przykład jak będę teraz mojego sprzedawał. Na razie tam Pitbike Rider się pyta jakiegoś tam kolegi, czy nie chce kupić. Jak on nie kupi ode mnie tego MRF-a, to pójdzie na sprzedaż prawdopodobnie za 3800 około. TTR-ka tak samo już idzie na sprzedaż, muszę ją właśnie umyć. Jak i będę mył tego, dlatego nie jest umyty do odcinka. No i TTR też pójdzie na sprzedaż, no niestety potrzebuję pieniędzy, a nie mam gdzie trzymać te motocykli. Kupiłem nawet po, można powiedzieć, okazyjnej cenie, jak patrząc na to, jaki ma silnik. Jest ten pit wyposażony w silnik EX160, czyli to jest tak jakby 170, 170 z inną głowicą i cylindrem, nie? To jest coś takiego. Tylko, że to nie jest 160, jest przeszlifowany na 170 z tłokiem od 170. No i czuć moc. Gaźnik jest to VM. VM albo VM chyba. 24 Mikuni. Pewnie widzicie na ekranie, bo mogę pomylić się. Mogę się pomylić. No, dobry gaźnik jest założony. Nie ma co narzekać. Z przodu jest zawieszenie Fast Ice. Z tyłu jest DNM, zawieszenie ze zbiorniczkiem. Co tu jeszcze mamy tuningowego? Takie klameczki, niełamki. Montowane jest krótki roll gas. Aha, i zapomniałem jeszcze powiedzieć ważną sprawę, iż jest to 170 RCU. Jakby co, cała rama ogólnie to jest RCU. Z innym silnikiem. Podobno właściciel zażyczył sobie inny silnik przy zakupie motocykla. No i tyle, no. Jest po prostu RCU ze silnikiem 160X, nie? Założony jest napęd na 428 łańcuchu. Tyle z takiego chyba tuningu, bo nic więcej nie jest podtuningowane. To jest po prostu RCU, no. Sportowe półki z regulacją, wyższa kierownica jest założona. No i tyle, no. Koła to też jakieś, kurde, ktoś se stuningował, kupił sobie inne obręcze. Chociaż z przodu ktoś zapomniał chyba trzymaka założyć. Nie założył trzymaka. Z tyłu jest trzymak do opon. Ewentualnie dokupię, bo to parę groszy kosztuje na Allegro. Nie będę kupował tego speedbike.pl albo speedbike.mrf, tylko kupię sobie na Allegro. Albo z AliExpress jest o wiele, wiele, wiele taniej. Zauważyłem, co tu jest, no niestety, do poprawek. Łożyska z przodu, no jak widzicie, koło jest już ściągnięte, bo jeździłem wczoraj na zawodach, no na zawodach, na torze, no i się niestety, no niestety łożyska są tak wyrąbane, że dziwi się, że ktoś tego jeszcze nie wymienił. No ale chciałem pojeździć, potestować motocykl, to nie miałem czasu, w niedzielę wszystko pozamykane było, więc łożysk nie dałem rady kupić. Dobra, to jest taki minus, nie? Pierwszy co zauważyłem. No wyjebane łożyska z przodu, klocki się z przodu kończą, z tyłu są zero, ale to też groszowe sprawy, to tam się nie będę kłócił. Nie ma chłodnicy w ogóle oleju i to mnie właśnie wkurzyło, bo wczoraj jak jeździłem, strasznie szybko się motocykl grzeje, nie? Pitbike się strasznie grzeje szybko i pasuje chłodnicę jakoś założyć. To zobaczymy, jak tam będzie z tym moim. Z moim MRF-em, czy ktoś kupi z chłodnicą, czy bez chłodnicy? Ogólnie, czy kupi na tej dużej chłodnicy, czy na tej mniejszej? Bo jest też taka możliwość, że ewentualnie spuszczę stóweczkę w dół, ale za to sprzedam na zwykłej chłodnicy, nie? Oleju, tej standardowej. To wtedy tą bym se przełożył do mojego,
I dokupiłbym ewentualnie tylko dłuższe przewody. Dłuższe przewody bym tylko dokupił do chłodnicy. Bo te by były za krótki kopek, jest do roboty. Jest do roboty, jest niestety ale wygięty. I po prostu jak się kopie, to się noga ześlizguje. No i niestety, ale buta se rozwaliłem przez to wczoraj. Jak jeździliśmy, buta se rozwaliłem. Z tyłu ktoś założył mniejszą tarczę hamulcową, przez co klocki tylko do połowy się ścierały, no i starły się do połowy i dupa. Więc będę musiał nową tarczę większą kupić na tył. Pit Bike Rider podobno tak samo właśnie miał, że ktoś mu założył mniejszą tarczę na tylnym kole i tak samo klocki tylko do połowy schodziły. Więc też będzie prawdopodobnie zmieniał. Ja tak samo zmienię na większą. Tam chyba 200 jest, tarcza 200, ta większa. Źle ustawione zawieszenie z tyłu. W ogóle jest nieskręcone. Po prostu jest rozkręcona sprężyna na maksa, ale to sobie wyreguluję. I co? No i trochę rdzy jest, no. Rdzy jest trochę. Plastiki zżółkły całe. W ogóle nie są białe, są żółte. Ewidentnie nie był motor praktycznie w ogóle myty. Jak tak zżółkły plastiki. Opony zzieleniały. Ale opony są Mitas. Jest w takim samym stanie jak moje, czyli około, tak około 50-60% jeszcze opony jest z tyłu, z przodu jest około 70-80%. Więc no opony są Mitaski, no ale jest 80 opona, a nie 90 i troszeczkę jak się wchodzi ostro w zakręt, to tak ślizga się motor, no nie ma tej nie wiadomo jakiej przyczepności. Czuję różnicę, że na 90, 80 jest różnica w szerokości wchodzenie w zakrętach, nie? Co tu jeszcze takiego z minusów znalazłem? A płyta pęknięta jest pod silnikiem, aluminiowa, to wiadomo, bo to aluminium to się nie wygnie, tylko i wyłącznie pęknie. I co tu jeszcze? No i to będzie chyba na tyle, no. Brakowało dość sporo śrubek. Gdzieniegdzie są obrobione śrubki, to powymieniałem. Tutaj na kierownicy od tej strony jest obrobiona śrubka. Będę musiał jakoś ją wykręcić, wymienić na nową. No wiadomo, to jest motor używany, no ktoś, no nie jak se mówi, no nie był za bardzo dbany, no ale teraz trafił w dobre ręce i prawdopodobnie za niedługo jak sprzedam, uda mi się sprzedać obydwa motocykle, będą pieniądze, to odrestaurujemy do perfekcji tego RCU. Dobra. Jakie ma ten motocykl plusy? Oczywiście, no, jakie pitbike ma ten plusy, bo zaraz ktoś mnie będzie poprawiać. Plusami na pewno jest to, że ma bardzo dużą moc. Naprawdę RC do tego silnika się chowa. Naprawdę kopa ma ładnego. Niejedna 125 w dwusuwie by zazdrościła takiego odejścia, ale naprawdę odejście ma ładne, fajnie się skacze, teraz właśnie się cieszę, bo nie dobija mi zawieszenie. No i co? No i będzie chyba tyle, no. Tyle. Dość nie jest taki, nie wiadomo jak zmasakrowany ten motocykl, ten pitbike, dlatego właśnie kupiłem go. Bo nie jest znowu taka tragedia. Wszystko jest do podrobienia w niedużych pieniądzach. Myślę, że to, co mi się udało utargować, spokojnie wyrobię na te podzespoły podstawowe. Tu gdzie niegdzie jeszcze plastyczki są pouszkadzane, mocowania plastiku. Ale to wiecie, jakie są śmieszne ceny do MRF-ów, do MRF-a i ogólnie. To są jak w RC ku plastiki, czyli około 100 trzeba zapłacić, 90 zł za białe plastiki, więc to nie są pieniądze. Grafikę też prawdopodobnie sobie zrobię swoją, bo to jest nie wiem kogo grafika i nie chciałbym, żeby potem na zawodach musiał przeklejać numery startowe. Dobra. Ja zaraz skoczę do sklepu, wymienię sobie łożysko z przodu w kole i motocykl pójdzie do umycia. Aha, jeszcze pod dimmer se muszę skoczyć.
dimmer, żeby wgryzło się w ten plastik i były idealnie białe. Tego nie widać może na filmiku, no ale są żółte, no żółte są, nie są takie białe jak w MRF-ie. W MRF-ie są idealnie białe, a tutaj widać, że motocykl nie był właśnie, pitbike nie był za bardzo myty, no i takie żółte są plastiki. Zobaczycie, jak to się zmieni, okleina i wszystko, jak przywalę to dimmerem. Opony tak samo powinno wyciągnąć czarny z opon, więc powinny być też idealnie czarne gumy. Dobra. Pit jest umyty. Może powtórzę jeszcze raz. Plastiki już prawie są białe. Jeszcze gdzieś takim żółtym przelatuje, ale to jeszcze parę razy przemyję dimmerem i ale to już jak będę kiedy mył. No to widać, że z tej strony tak za bardzo nie puściło jeszcze. Takie pomarańczowe są. Ale to jeszcze parę razy będę mył. Ja będę mył co chwilę, wreszcie puści to, nie? Ale w porównaniu z tym, co było wcześniej, to jest bez porównania. Przedni to jest prawie idealny. Błotnik. Dobra, błotko mi się trochę zrobiło. Ale to, tak to się właśnie prezentuje. Tu jeszcze są takie zacieki czarne. To jest jakiś, kurde, nie wiem, spray do łańcucha czy coś. Takiego chyba ktoś używał, no i siadło to na feldze i nie chce puścić, będę musiał zeskrobać i potem jakoś to wymyć. Silnik jest ładnie umyty. W porównaniu z tym, co wcześniej, to jest dużo, dużo lepiej. No i co dalej, nie? Dalej to trzeba będzie się brać za rozkręcanie podzespołów i patrzenie, co tu jest. Opony się przynajmniej ładnie czarne zrobiły z powrotem, nie jakieś zielone. Nawet widzę, że król trytek już tutaj jest, bo śrubek się nie chciało szukać. Na trytkach chycone. A, śrubki mam, to problemu nie ma. Dobra, nie będę przedłużał odcinka. Na tym skończymy. Na tym to skończymy. Następny odcinek to będzie chyba z prac, jakie będą przy tym motocyklu, przy tym picie. Co ja przy nim będę robił? Ustawienie zawieszenia, gaźnika. Trzymak do opon będę pewnie z przodu montował, ale to jeszcze zobaczę w swoim czasie. Sprawdzanie naciągu szprychów, centrowanie kół. Spróbuję się nauczyć. Mi się wycentruje kółka. Ogólnie przystosowywanie motocykla już, przystosowywanie tego pita pod zawody i pode mnie, pod moją masę i pod mój wzrost, tak żeby mi się dobrze na tym jeździło. Będzie regulacja gaźnika na pewno, czyszczenie, bo coś to strasznie ciężko pali ten pit, tak jak pitbike ridera na początku, ale to mi się kwestia jeszcze jest ustawienia zaworów. Regulacja po prostu. No, nie przedłużamy. Ja się biorę do roboty. Muszę zwinąć sprzęt Karchera. No i co? I będziemy lecieć z tematem, nie? To widzimy się w następnym z odcinków. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jesteś nowy, zasubskrybuj kanał. Jesteś stałym widzem. Walnij łapkę do góry, jak Ci się podobało. Nie podobało Ci się, łapeczka w dół. Nie bójcie się oceniać tych filmików, obrazić się nie obrażę. No i co? To my się widzimy w następnym z odcinków. Na razie, trzymajcie się, hej.